Na początek gratulacje, statuetka MVP dla najlepszego zawodnika spotkania i bardzo ważne zwycięstwo z Łuczniczką Bydgoszcz w własnej hali 3-1. Stan rywalizacji w tym momencie jest remisowy i wszystko okaże się jutro. No tak, dokładnie. Okaże się wszystko jutro. Mam nadzieję, że ten mecz będzie, no będzie tyle emocjonujący, tak jak ten dzisiaj. I no, że go wygramy, tak? Ustawimy kropkę nad i, no bo jeżeli już przedłużyliśmy rywalizację, to fajnie by było ją wygrać tak naprawdę. Statuetka MVP, mówię, fajnie, bardzo się z tego cieszę, ale dla mnie jest najważniejsze to, że zagraliśmy jak drużyna w dzisiejszym meczu i naprawdę, no dzisiaj zagrać w tym meczu było naprawdę było przyjemnie. W porównaniu z poprzednim meczem w Bydgoszczy, tym razem zachowaliście tą chłodną głowę w końcówkach i nie wypuściliście tej wygranej z rąk. No tak, no w Bydgoszczy, tak już gdzieś tam w wywiadach mówiłem, że nie mogliśmy dorównać w Bydgoszczy w przyjęciu, tam jak graliśmy na terenie rywala i to na pewno też miało jakieś przełożenie na końcowy rezultat. Dzisiaj graliśmy jak równy z równym, widać, że spotkały się dwie drużyny, które no, sąsiadują w tabeli i są na takim samym poziomie, także no zagraliśmy równy z równym, no i dzisiaj wygrał lepszy, a zobaczymy jak będzie jutro, tak, musimy podejść do tego spotkania jutrzejszego od nowa z czystą głową. Tak jakby to był mecz gdzieś tam ligowy i zagrać go no, chociażby tak jak dzisiaj. No, wiadomo, że będzie ciężko, ponieważ na pewno będziemy zmęczeni lekko w dzisiejszym meczu, bo dzisiaj było dużo emocji, ale wydaje mi się, że podołamy. Co twoim zdaniem zaważyło o tym, że to wyście wygrali? Bo patrząc na statystyki, bardzo wyrównany jest wynik, jeżeli chodzi o bloki, podobnie w zagrywce. No i właśnie, co? Jakiś może element, może nie wiem, po prostu wasza, że tak powiem, chęć zwycięstwa w tym spotkaniu była większa niż u przeciwnika? Znaczy na pewno mieliśmy tą chęć zwycięstwa, bo chcieliśmy przedłużyć rywalizację i to było dla nas kluczowe, jeżeli chodzi o to spotkanie. Wyszliśmy nabuzowani, tak jak mówię, ja ze swojej strony na pewno tak jak każdy z chłopaków wychodzi po to, żeby wygrywać i w końcu wygraliśmy jakiś mecz tak naprawdę, nie oszukujmy się. No, mieliśmy taką czarną serię, gdzie nie potrafiliśmy wygrać spotkania, tutaj wygraliśmy mecz i można powiedzieć, że w końcu coś wygraliśmy. A co zaważyło, nie jestem w stanie teraz tak na gorąco powiedzieć, ale wydaje mi się, że najważniejszy jest fakt, że wygraliśmy. I tylko tyle. Właśnie powiedziałeś, że wkrótce coś wygraliście, bo to jest wasze pierwsze zwycięstwo po tej serii 6 porażek, więc na pewno jutro na to jutrzejsze spotkanie wyjdziecie jeszcze bardziej zmotywowani i jeszcze z lepszym nastawieniem. Tak, no wiadomo, że fajnie się wygrywa, tak? Szkoda, że to jest to mecz o 9 miejsce. Gramy, mówię, o 9 miejsce, szkoda, że to są takie mecze, a nie inne, no ale mamy taki sezon, nie inny, trzeba to zaakceptować. A musimy wygrać to, co mamy do wygrania, tak? Jeżeli mamy 9 miejsce, to zróbmy to, zajmijmy 9 miejsce. Mówię, ten mecz będzie na pewno ciężki jutro, ponieważ Bydgoszcz też będzie zmotywowana, bo wyrównaliśmy stan rywalizacji, będą chcieli tutaj wygrać, pokazać, że są lepszym zespołem. Także no wydaje mi się, że jutro mecz będzie wygrany, znaczy wygrany, wyrównany chciałem powiedzieć. Także jeżeli chodzi o jutrzejszy mecz, na pewno chciałem zobaczyć więcej kibiców gdzieś tam na trybunach, ponieważ dzisiaj było ich trochę mało, a wydaje mi się, że emocje były fajne na dzisiejszym meczu. A jak oceniasz ten sezon? No bo wcześniej, w połowie sezonu byliście bliscy tego, żeby walczyć nawet o tą najlepszą piątkę. Potem długo utrzymywaliście się na 8 miejscu w końcówce. Drużyna z Warszawy, Politechnika Warszawska was przegoniła i walczycie o te 9 miejsce z Łuczniczką. To chyba nie jest wasze spełnienie marzeń, patrząc na to, jak ten sezon wcześniej przebiegał. Oczywiście, no raczej wątpię, że dla kogoś jest spełnienie marzeń, jak gra się o 9 miejsce, no nie oszukujmy się. No. Ten sezon może nie jest jakąś tam porażką, ale na pewno każdy mierzył gdzieś tam wyżej i te spotkania gdzieś tam w lidze, które powiedzmy w cudzysłowie powinniśmy wygrać gdzieś tam za 3 punkty i dopisać je do tabeli, no to tego nie zrobiliśmy, tak? No i za to płacimy cenę. Gramy teraz o 9 miejsce i nic z tym już teraz nie zrobimy. Musimy grać o 9 miejsce i zrobić to jak najlepiej, jak potrafimy. To jest dla nas no ważne, no bo mówię, fajnie się wygrywa. Poczuć smak zwycięstwa to na pewno jest nad rywalem przede wszystkim. Czy to jest o 9, 10 czy tam 14 miejsce, nie ma to dla mnie znaczenia. Chyba dla chłopaków tak samo. Chodzi o to, żeby mecz
wygrać i to się tak naprawdę liczy, a ten sezon nie będę go oceniał na razie, bo jeszcze gramy, tak? Możemy się umówić na wywiad gdzieś tam po sezonie, jak już zagramy ten jutrzejszy mecz, ale nie wiem, na razie nie będę się wypowiadał, jak co, to możemy później porozmawiać. Ostatnie pytanie, jutro dla Indykpolu sezon się kończy, a jaka przyszłość jest dla Marcina Walińskiego tutaj w Olsztynie? Czy już jakieś były rozmowy prowadzone z zarządem? To znaczy, jeżeli chodzi o to, no to w tym momencie, na ten moment odchodzę z Olsztyna i tutaj mogę to powiedzieć. Co będzie dalej, nie wiem. Na razie jest taka, tylko taka informacja mogę podać, jak będzie później, to zobaczymy.